Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszych czasach dużo filmików na YouTubie i w internecie mówi właśnie o zbliżaniu się wielkiej ofensywy, wielkiej wojny, która po prostu się zbliża wielkimi krokami właśnie na cały świat, nie tylko tutaj w Europie, ale również i w Azji i w ogóle. I ja chciałem z punktu naukowego wytłumaczyć Wam, na czym to tak naprawdę polega. Ponieważ wojna nie przychodzi tak sobie, po prostu tak od razu, bo po prostu ma być. Tylko to są pewne tak jakby faktory, które stwarzają i powodują, że ona przychodzi. A więc, jak już wcześniej wspominałem, do tego wszystkiego zalicza się w dużej mierze złe zachowania ludzi, czyli zabijanie zwierząt, jak krowy, konie, zwierzęta o wysokiej świadomości. Właśnie mówię, to są krowy, konie, to są lwy, są zebry. Urządzanie wielkich polowań, zabijanie dzików i w ogóle, to po prostu są jakby takie faktory, które powodują jakby subtelne oddziaływania na powstanie pewnego konfliktu, pewnej wojny. Ja dodam, że karma, negatywna karma, która się gromadzi w takich jakby specjalnych workach karmicznych w danym społeczeństwie, czy to w Niemczech, czy to w Polsce, czy to w jakimkolwiek innym kraju Europy, to są tak zwane worki karmiczne, które są usytuowane w pewnych częściach naszego świata. Jeżeli te worki karmiczne już są napełnione aż do góry, no to wówczas występuje wysypanie się tej karmy z tych worków. I jeżeli ta karma już się wysypuje z danego worka, no to w ten czas czuć bardzo niedobrą wibrację w danym społeczeństwie, no taką wibrację jakby bardzo napiętą, takie napięcie energetyczne. Wiele osób, które są bardzo wrażliwe na te wibracje, może to wyczuć. I no, po prostu dochodzi do jakiegoś kataklizmu. Niekoniecznie to musi być wojna, może to być kataklizm, może to być jakakolwiek inna erupcja wulkanu lub czegokolwiek innego. Właśnie w takiej formie, że ludzie poniosą po prostu jakby skutek tego, co zrobili właśnie w poprzednich latach, właśnie w danym państwie czy w danym miejscu. Ja dodam, że intonowanie mantr pozytywnych, robienie jakby takich czynności, które są w gunie dobroci, które są pozytywne, które mają na celu pomóc ludzkości, jak na przykład dystrybucja pewnej literatury wedyjskiej, literatury jak Śmad Bhagavatam, Bhagavad Gita, które uświadamiają ludzi, literatury, która pomaga ludziom zrozumieć własną pozycję jako duszy, jako służącego najwyższego sobie Boga w tym świecie materialnym. Dystrybucja takiej literatury, dystrybucja jedzenia, które jest oczyszczone, tak zwanego prashadam, które po prostu jedzenie wegetariańskie, które jest ofiarowane wpierw Wisznu, a potem jest rozprowadzane przez osoby duchowe na ulicy czy w jakimś centrum jakiegoś miasta. No takie akcje powodują jakby zmniejszenie się tego poziomu karmy negatywnej. Jeżeli jest mało baktów w danym społeczeństwie, takich osób duchowych, niekoniecznie to muszą być osoby z bhakti jogi, mogą to być osoby też chrześcijańskie, chrześcijanie, którzy po prostu się modlą, którzy po prostu śpiewają dla Boga, którzy po prostu robią coś po prostu nie dla siebie, tylko dla Boga z ofiarowaniem, no to wówczas jakby zmieniają sytuację danego społeczeństwa jakby na lepszą i rozwalają te worki negatywnej karmy. Jeżeli te worki negatywnej karmy przez dane społeczeństwo po prostu nie są jakby rozpuszczane, jak ja bym powiedział na przykład tutaj Niemcy Zachodnie, tam się nie ma specjalnie kirtanów, nie ma specjalnego rozdawania prashadam i ja po prostu twierdzę, że taki kraj jak Niemcy czy Belgia, no po prostu jest tam wysoka konsumpcja dóbr, ale nie ma tej duchowości zachowanej, tego wyrzeczenia, tego śpiewania mantr, tej dobrej świadomości. Jeżeli nie ma tej świadomości, to wówczas następują perturbacje społeczne. Mogą być to manifestacje, mogą być to strajki, mogą być to no, po prostu perturbacje generalnie społeczne, które prowadzą w efekcie do jakiegoś konfliktu. Także, drodzy kochani, te worki karmiczne to jest bardzo ważny temat. Jeżeli osoba nie ma wiedzy na temat tych worków karmicznych, no to po prostu nie ma wiedzy o niczym. Dana osoba, przede wszystkim królowie danych państw, jeżeli nie mają wiedzy na temat tego, że utrzymywanie zabijania zwierząt prowadzi w efekcie do konfliktu, do wojny, no to nie mamy o czym tutaj mówić. Po prostu ludzie są w tych czasach obecnych jakby bez wiedzy, nie mają wiedzy na wiele, wiele tematów. Kiedyś w danym społeczeństwie byli bramini i jakby pomagali królowi prowadzić dane społeczeństwo i nie było tych worków karmy, nie było perturbacji społecznych, wszystko było mniej więcej w harmonii, na przykład w Złotym Wieku, w Srebrnym Wieku, a potem wszystko zaczęło z czasem zanikać, cała wiedza i wszystko się zaczęło degradować.
Także drodzy kochani, najlepszym sposobem, jaki może być, żeby te worki karmiczne zniszczyć, to intonować dla chrześcijan: Jawe Christo, Jawe Christo, Christo Christo, Jawe Jawe, Jawe Jesu, Jawe Jesu, Jesu Jesu, Jawe Jawe, albo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To już każdy w własnym zakresie może intonować sobie święte imiona Boga i po prostu dzięki temu po prostu wznosić się na wyższe platformy duchowe, wznosić się na wyższe poziomy duchowe. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, zaprezentować nasz aronit, który jest odprawnikiem naturalnym, ekologicznym, 100% naturalnym. Jest na linku pod naszym YouTube'em. Możecie sobie zajrzeć, możecie sobie postudiować. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.